Witajcie. Zastanowimy się dziś, jak analizować schematy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych. Zacznijmy od tego, że w celu przeczytania informacji przedstawionych na schemacie należy przede wszystkim zapoznać się z opisem i legendą schematu. Umieszczone są one zazwyczaj w pobliżu obrzeża schematu. Następnie należy odszukać obszar schematu, na którym znajduje się informacja o poszukiwanym przez nas połączeniu. Po odnalezieniu interesującego nas obszaru schematu należy przeanalizować ścieżkę prądową w kierunku przepływu prądu, zwracając szczególną uwagę na znajdujące się po drodze oznaczenia graficzne. Mogą przy niej znaleźć się również oznaczenia cyfrowe lub literowe. Oznaczać one będą charakterystyczne wielkości lub wartości. W przypadku przewodów, które opisane są przy pomocy kolorów, w celu wyeliminowania powtarzania pełnych nazw kolorów przewodów, stosuje się skróty odnoszące się do poszczególnych przewodów. W związku z tym, iż oznaczenia przewodów stosowane są różnie w różnych krajach, obowiązkowo należy zapoznać się z legendą, co ułatwi następnie poszukiwanie podłączonych do danego przewodu elementów. Ze względu na ograniczoną ilość kolorów podstawowych, a bardzo dużą ilość przewodów w wiązkach elektrycznych pojazdów, stosuje się barwienie przewodów na wiele powtarzających się systematycznie kolorów. Takie przewody są oznaczane umownie poprzez podanie odpowiednich symboli kolorów w ciągu oznaczeń przewodu, przy czym na początku oznaczenia podaje się symbol koloru dominującego w przewodzie. Często stosowane jest również dopisywanie na końcu oznaczenia koloru przewodu cyfry. Oznacza ona przekrój przewodu podany w milimetrach kwadratowych. Producenci pojazdów w celu ułatwienia posługiwania się schematem stosują schematy z górnymi liniami zasilania i dolną linią masową. Pomiędzy tymi liniami pionowo naniesione są ścieżki, na których zaznaczone są elementy obwodu. W celu powiązania elementów podłączonych do konkretnego złącza stykowego na schemacie, wszystkie te elementy są zakończone jednakowym numerem styku, podanym w takim samym oznaczeniu, np. kole, kwadracie. Jeżeli w instalacji elektrycznej pojazdu stosowane były dwa różne rozwiązania, np. zostały wolne wtyki do wykorzystania w pojeździe z innym wyposażeniem, to informacja o tym fakcie podawana jest w legendzie schematu przy objaśnieniu danego styku lub elementu. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.